Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcineczek z gry Gwiezdne Wojny, także lecimy sobie tutaj dalej. Ostatnio troszeczkę pochodziliśmy po mapce, ale niestety nie mogliśmy wszędzie wejść. Także tutaj te tereny, no niestety wszystko co czerwone nam się nie udało wejść, nie mamy jeszcze pewnej umiejętności do tego. Dlatego postanowiłem sobie ten stąd już wychodzić. No i może nam się dzisiaj uda w końcu dotrzeć do tego wahadłowca naszego, który jest oczywiście w tym miejscu. No i tak przewiduję, że tym przejściem tutaj od dołu podejdziemy prosto do tego wyjścia. No i tutaj sobie wyjdziemy na ten wahadłowiec. No taką mam nadzieję, że to tak będzie, nie? Że nie będziemy musieli tutaj całego koła toczyć. No zobaczymy. Także lecimy sobie tutaj. Mój droid tutaj też widzę, że coś znalazł, jakąś skrzynię. Także sobie to przeskanujemy. Dobra, sprzęt wydobywczy, okej. Okay. Czy my tu możemy podejść? Nie, tu są zamknięte drzwi. Okej, okay, ale tutaj też nie możemy otworzyć, ale widzę, że tutaj jest lód. Dobra, no to jedziemy tym lodem. Nie wiem, co mnie tu spotka. No, jakaś masakra znowu pewnie, dając życie. Dobra, jest. Ua, ua. Oj, granatnik, panie. Chodź, rozprawimy się najpierw z tym. Dobra, jednego mniej. Tam mamy kozicę górską. Ziomuś z granatnikiem tutaj biegnie. Dobra, panie. Ej, on zlagował. Chłop zlagował. Dobra, dobra, dobrze, że nam nic nie zabrał. Okej, okay, mega dużo tutaj rzeczy mamy. Patrzcie, kurde, no ja myślałem, że to będzie tak łatwo. A tutaj niestety, no ale widzę, że tutaj jest jakaś kolejka do tego wyjazdu. No dobra, no to tak jak myślałem, że tutaj jest kolejka. Tu jest jakieś jeszcze koło zębate. Kurde. No ale dobrze, tak jak myślałem, że tutaj będzie kolejeczka, tu sobie wyjedziemy. Bardziej myślałem, że będziemy chodzić to kołami, no ale okej, okay, dobra. Tu jest koło zębate, a tam jest chyba ta kolejka, tak? Jak dobrze tak popatrzyłem. Nie, tutaj jest kolejka, dobra. No ale to pewnie trzeba będzie... My tutaj możemy coś podejść? Nie możemy, okej. Okay. Dobra, chodźmy na razie tą kozicę sobie ją przetrącimy. Zobaczymy, co ona tam będzie miała. Dzień dobry, koziołek. Jeden atak, dwa ataki i... O, panie, na czerwono. Dobra, jest. Fajno. Ulo, ja już tutaj widzę. Dobra. Pozwiedzamy, pozbieramy, co my tutaj mamy. Czy my tutaj coś możemy wyjść na górę? Chyba nie. Dobra, tam na górę nie możemy. Tam widzę jakiś lód, kurde. Mi się tu nie podoba ten lód. Okej. Okay. Dobra. Dzień dobry. Dobra, panie. Na spokojnie. Bo to one. Nie chcę jakiegoś życia stracić przez was. Oj, ty nie do. Dwa gryzy. One zawsze tak dwa gryzy robią, nie? Dobra, jest okej. Teraz pytanko, jak to działa, żeby tam się wspiąć? Bo tam niestety się nie będę mógł wspiąć. Tu w ogóle coś się rusza, coś się rzuca. To mi się nie podoba, niestety. No dobra, tam są po skrzyneczki tylko pewnie wejścia. Tak. Ale nie, tutaj też jest kolejka do góry. A, okej. Okay. Czyli tu jest też kolejka do góry, która by mnie tutaj zabrała, czyli do tego zjazdu, którym zjechałem. No dobra, to jest okej okay dla nas. Dobrze wiedzieć. No ale też pytanko, jak tutaj się dostać gdzieś? Czy my tu coś mamy jeszcze do zrobienia? Chyba nie. Dobra, panie. Jak bardzo dasz radę tędy przechodzić? Ojej, szybciej, Marian. O, nie tu, panie. Skacz, ała. Ach, kamera mnie pokonała. Dobra, wydaje mi się to, co się kręci w tą stronę. Oj, zwolnij to, panie, zwolnij, a nie. Dobra. Kolejne zwolnienie, dobra. Dobra, jest. O, żeś ty.
Ej, no ich tutaj tylu? Stawaj, panie. Nie ma. Dlaczego on tyle... Dobrze, tamten się zbugował, nie? Nie w to szlak. No dobrze, dzień dobry. Aj, gitarka. Dobra, nie było tak źle. Ja sobie prawdopodobnie wyjadę tutaj do góry. Mały umiał otworzyć skrzynkę, to niech hakuje. Dzięki, mały, dzięki. Hej, BD1. Czy panie to otwórz? No, otwieraj to. To nie chcesz otworzyć. O, dobra, zadziałało. Co tam znalazłeś? Materiał na miecz świetny. Oko, fajnie. Dobra, ja sobie wyjadę, żeby to aktywować. Jedzie? A będę mógł zjechać później? Kurde, bo tak to tak powiem szczerze, że to tak zabłyskało troszeczkę. No dobra. Ale nie ma tragedii, my sobie tu podjedziemy. Na pewno jak nam trzeba będzie, to sobie zjedziemy tutaj na dół. No i pójdziemy to wejście robić. Dobra. O ile tutaj nic nam nie wyskoczy większego, cięższego, my za ten czas możemy sobie popatrzeć, czy my mamy coś do spersonalizowania siebie. Nie. I tutaj też nie. No dobra. Przydałoby się jakieś życie, przydałoby się jakieś więcej mocy magicznych, jakieś skoki lepsze. Okej. Tu widzę, że mamy odblokowany skrót. Dobra, możemy sobie w sumie jeszcze raz zjechać tędy. Jakoś tak szybciej to działa niż ta winda. Dobrze, tu w ogóle był taki lód, nie? Tego lodu w prawdziwym świecie. Byśmy nie dali rady. Dobra, jest okej. Tu byliśmy, teraz pora na tamtą stronę. Tutaj jest lód, też dosyć ciekawy jest ten lód. W zależności gdzie on nas będzie prowadził i którędy. Patrząc na mapkę, no to musielibyśmy, nie wiem, kurde, wyjechać. Ciężko, bo on jest tutaj z tej strony lód, więc musielibyśmy, kurde, pójść tutaj chyba, tutaj otworzyć. I chyba tam gdzieś przejście jest na lód. No dobra, spróbujemy sobie jeszcze to podejść. A tam coś mamy, okej. Dobra. Okej, tu mamy, widzę, jakieś awaryjne skoki. Dobra, jest. O, jest koziołek, matołek. Doberek. A, nie zadziałało na niego. Panie, coś na niego zadziałało, ale nie do końca. Ale trochę życia nam chyba zabrał mimo wszystko. Dobra. Gdzie teraz? Tam na górę? A, tu jakieś... skoki widzę, że większo agresywne. Dobra, tutaj? Tu coś popatrzeć szybko. Znaczek. Dobra, nie ma. No powiem wam, że... Oj, dobra, niech się pobiją trochę, co? Tylko, że tam jest, kurde, ten mądział, ten taki chyba. Niezła pomoc. Dobra, sprawdzimy, co tam się dzieje. Dzień dobry, Erek. Z tej strony kacperek. Ło, panie. Zablokuję każdy cios. Ła, ale oni mocni. W ogóle dziwne, ten się strasznie blokuje, nie? Ła. Dobra, nie mam więcej życia. O, ten jakiś taki. Jaki kurde wariat. Nie musimy się nawet wysilać. No to widać właśnie. Dobra, jednego mniej. Auć, panie. I nie można go ani spowalnić, ani nic? Kurde. Nie zostało ci już wiele czasu. Ej, no on jest za mocny. Ej, no w ogóle nie mogę się blokować przed nim, wiecie? To jest w ogóle masakra. Auć, mieliśmy jeszcze jedną apteczkę, za późno zauważyłem. Oj, wiecie, gdzie się aż odrodzimy? W niedobrym miejscu, bardzo daleko, szczerze mówiąc, a jak się odradzamy, to one wszystkie wracają, te stwory. No ciężki. Jest ten ziomuś. No nie gadajcie, że aż tutaj się odrodziliśmy. Masakra. No dobra, trzeba jechać w dół. Dobra, będziemy próbować. No chciałbym tam jednak dostać to, co tam jest, nie?
Szkoda tylko, że się te potworki z powrotem respią, nie? To jest... bardzo mi się to nie podoba. No i nie wiem jak z tym walczyć, bo ten naprawdę... Ten... Proszę, nie wstawaj. Bardzo się blokuje. O Jezu, swojego trafił. Zabił się swojego? Okej, chyba tak. Dlaczego nie? No! Ej, został fajnie mnie. No co za człowiek. No dobra, to kolejne skoki trzeba wykonywać. Kurde, jestem ciekawy, jak miałbym sobie z tamtym poradzić. Nie mówię, że nie, że to jest niewykonalne, ale no. Tam jak ten koziołek, kurde, nie? Dinowerek. No atakuj, panie. No, dobra. Koziołek bez szwanku. Bo tamten to jest kapitan chyba ich, wiecie? I dlatego jest tak ciężko też wygrać z tym spałką, nie? Jeśli ja bym miał jakąś lepszą moc, to by było 100 razy lepiej, no ale niestety. Dobra, lecimy do niego. O, dobra, jest okej. Dawaj, moc. Dawaj, moc. A widzę, że on się od każdego się odbija. Dobra, dobra, łatwo. Było łatwo. A tu dowódca, tak? Nie, co ty skanujesz, panie? Mój zębatkę. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tego przeskanujemy. Kto to był? Piły wydobywcze. A tutaj kto to był? Szturmowiec czystki, patrzcie, z elektropałką, ale niezły. Kurde, fajny szturmowiec. Ale mocny. Czy w sensie trzeba na niego metodę jakąś znaleźć, nie? Bo to tak. Jak się na pałę wbiegnie z prawie małą ilością życia, to tak słabo to działa. Znalazłeś coś, BD1? Dobra, dużo rzeczy znajdujemy. Później sobie będziemy wszystko oglądać. Nowe materiały na miecze świetne. Doskonałe znalezisko. Przyjrzę się temu osobiście. Jakie znalezisko? Tu jeszcze gdzieś może będzie można zejść. Ja tędy skakiwałem, tak, okej. Okay. Dobra, czy tutaj mogę sobie podejść? Tak, tu będę mógł rozwalić. To bardziej mnie zastanawia tutaj, bo ja tutaj widziałem coś na półce skalnej w tym miejscu. I tak się zastanawiam, jak to się do tego dostać. Może tędy. Otworzone? O, no, właśnie. Oto to właśnie to widziałem, nie? Dokładnie to widziałem. Tylko dlaczego tu jesteśmy na górze? Tu jest skrót, tu jest kolejna winda, patrzcie. Okej, okay, tu jest trzecia winda jakby. Tylko gdzie ona aż leci? Ona leci tu na górę. I tak się zastanawiam, czy... Jak już jest na czerwono, to czy... Znaczy na zielono, czy już można nimi jeździć? Czy musimy sobie właśnie jeszcze nimi się przejechać? Bo patrzcie, no bo tutaj... Tutaj będę musiał się przejechać i to rozwalić na pewno, więc tutaj też się tak zastanawiam, czy trzeba się przejechać i rozwalić. Tak to wygląda przynajmniej. Dobra, weźmy sobie echo. Pojeździmy sobie tymi windami, no chcemy mieć wszystko odblokowane. Okej, tu mogliśmy się odrodzić. Fajnie, mamy dwie umiejętności aż. No to fajnie. Co możemy sobie wziąć? Tutaj mamy... Ulepszone stymy. O, to będzie nam więcej życia przywracać. No to jest dobre akurat dla mnie. Bo ja tutaj bardzo tracę życie. No i mamy opóźniony atak. Opóźniony atak po zamachnięciu się. A tu... My w ogóle mieliśmy to. Zderzenie ze sprintu, kurde. A tu mamy moc skala, żeby zwiększać. Tu mamy nieoczekiwane kopnięcie. Też całkiem takie sympatyczne. No ale sprawdźmy sobie, bo niestety... Dwa punkty na to trzeba, nacięcie z wyskoku, opóźniony atak, XX. No dobra, weźmy sobie to, zobaczmy co to jest. A okej, okay, czyli troszkę opóźnia jakby, no dobra. I dwa razy X i to będzie nam opóźnił.
Nie działa. A, to taki większy kombos chyba. O, o! Nie, no tego się nie spodziewałem tutaj. Come on, baby. Jesteś na fejmie. O, czerwono. Gdzie, panie? Dobra, jest. No, bez szwanku. Pięknie, pięknie. Możemy skanować. A, to u góry możemy zeskanować. Dobra, co to było? Dźwięk zniszczenia. Imperialne rozdrabniacze są kluczowym elementem projektu. No, dobrze, fajnie. To możemy sobie ciachnąć. Dobra, linka przecięta. Co my tu jeszcze gdzieś możemy wyjść? Tak, tam do góry możemy przejść jeszcze. A tutaj? Patrzcie, tu jeszcze możemy, tylko że tu chyba nie doskoczymy, nie? Do tej liny. Nie chciałbym ryzykować, ale no jest tego... No tak, jeszcze tu nie doskoczymy, widzicie? To jest na czerwono, więc pewnie trzeba będzie nam moc, która nam pozwoli. Która nam pozwoli tutaj skakiwać albo przyciągać właśnie takie przedmioty. No dobra, ale tutaj mamy echo. Echa dają doświadczenie, nie? Dlatego warto je zbierać. O, nawet punkt umiejętności, także no, jeszcze lepiej. Oficer Imperium próbowała schować tu relikt. Sufit się zarwał. Uwięziło ją, nie uciekła. No i niedobrze, żeś nie uciekła. Dobra, my sobie jeszcze tutaj umiejętność dodamy. Skoro już mamy. Tu mamy ulepszony doskok, zwiększa szansę... Dystans pokonywania przez skala w trakcie uderzenia z doskoku. Okej, to weźmy sobie. Chociaż ten doskok to wiecie, taki tak słabiej to troszeczkę używam. Ale weźmy sobie, weźmy. Rozwiniemy sobie umiejętności bojowe, to będziemy... A, okej, on teraz robi fajniejszy doskok, no dobra. Bo tak to bije szybko, a tutaj mamy duży doskok, to jest też fajny czar. Znaczy umiejętność, przepraszam, to nie czar. To jest umiejętność Kala. Dobra. Spróbujemy sobie wyjechać tym na górę. Ale tu jeszcze coś mamy. Bo my tamtędy przyszliśmy, a tutaj? Kurde, doskoczylibyśmy tutaj? Jak myślicie? Bo po co tam mamy się dostać? Chyba, ja uważam, że tutaj nie doskoczymy, nie? No ale okej. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, co tam na górze będzie. Ale to szczęście, nie? Dobra, to jest... Wyjazd na górę i tutaj się znajdziemy w tym miejscu, więc jest całkiem dobrze, sobie odblokujemy to przejście i później sobie zjedziemy i pójdziemy tutaj, nie? No już pojedziemy całkiem na nasz samolocik. Zobaczymy, co tam będzie przy tym samolocikie. Długo nam zajmuje, wiecie? Ja tak dwa odcinki temu mówiłem, że o dobra, spoko, ja sobie sam wrócę. No, ale dobrze się zdecydowałem na to, żeby tutaj jednak z wami wracać. No, jednak dwa odcinki nam wyszły kolejne na takim powrocie. Bardzo dużo rzeczy zwiedzamy, szczerze mówiąc. Dobra, tu jest wyjście. Tu mamy kolejne echo. No, fajnie, fajnie. Dobrze, dobrze, żeśmy tutaj poszli. Fajne. Powiem wam, że bardzo fajnie jest to zrobione, że jest dużo sekretów. Co to ma być? Kontynuować wykopaliska. Dużo miejsc sobie możemy wejść, także... Dobra, to rozwalimy. Coś jeszcze? Nie. Dobra, to jest okej. Okay. Tutaj dla nas już jest okej. Okay. Także spoczko. I nawet jakbyśmy sobie tędy poszli ostatnio, to też byśmy tutaj nie doszli, bo tu nie było windy. Więc nawet dobrze, że nie szliśmy tędy. Teraz pytanko, gdzie my zjedziemy tym lodem, ale to chyba tutaj na tym od razu zjedziemy. Tak jak myślałem. Że ten lód nas skieruje właśnie w to miejsce, które... Którą myślałem, że będzie, nie? Tylko, panie, kręć! Co on robi? To tak można? Nie wiedziałem, że tu z lodu można zlecieć. Wiecie. Nie byłem tego świadomy. Jesteś, jaki tu zakręt. Panie, nie w tą stronę! No co za człowiek. Dobra, po raz trzeci. Już żałuję, że wybrałem lód.
Bo on tak krzywo skacze. Jak skacze, to ten trigger tak dziwnie zaczyna działać, wiecie? Dobra, hamuj, hamuj w tą stronę, panie. Masakra. Jeszcze dalej jedziemy? Okej. Ej, gdzie my jesteśmy? Ej, patrzcie, jesteśmy tutaj, co ja myślałem, że tutaj pewnie się nie dostaniemy, nie? Że tutaj na linę nie trafimy. Ale to był powrót tamtędy. Okej. No dobra. Czemu ty się zrespiłeś? Przecież my nie zginęliśmy. Ej, coś tu mi nie gra. Dlaczego ty się, panie, zrespiłeś? To jest niesprawiedliwe, dlaczego on się zrespił. To jest niesprawiedliwe, dlaczego... Tego się chłopak zrespił. O, wow, jeszcze jeden atak żeś wykonał? Od kiedy, panie, atak? Robisz tyle ataków. No ej, no. Tak nam ładnie poszło wcześniej. A teraz, panie... Tyle życia nam zabrałeś? To niesprawiedliwe. Ej. Szkoda, że się zrespił. Nie wiadomo, dlaczego się zrespił. Wydaje mi się, że oni się respią nawet jak zginiemy, wiesz... Wiecie, tak... nawet jak spadniemy gdzieś tam w skałkę na dół. No to troszkę słabo, że oni się wtedy respią. No tutaj widzę kolejnych, tam widzę kozła. No ale ten się nie zrespił, ten z arma stąd, więc... Nie wiem, tu kurde, co tu się wydarzyło. Dobra, panie, schodź, bo tą kozicę trzeba jeszcze pokonać. Dajesz radę, kozica, do nas, czy nie bardzo? Aj, przeżyła. Dobra. O niej. Dobry jest ten atak, muszę przyznać. Ratuję nam troszeczkę skóry. Dobra, jedziemy. Jedziemy w miejsce, które mamy w końcu pojechać. Tu zrobiliśmy. Także jedźmy. Jestem pod wykopaliskami. Dotarli dalej niż myśleliśmy. Teraz się tym nie martwmy. Imperium zidentyfikowało cię jako Jedi z Braki. Cały czas szukają modliszki. Może ją przemieśćmy. Uruchomienie silnika to za duże ryzyko. Wyładowanie energii od razu zwróciłoby na nas uwagę. Wrócę jak najszybciej. No, ciekawe co tam będzie, jak zaczniemy wracać. Dawaj, panie, dawaj. Ale wysoko jedziemy, no. Dobra, zajechaliśmy. No tak jak mówiłem, zajechaliśmy sobie tutaj prosto pod wahadłowiec, więc zaczęłoby się tędy przemieścić, nie? I byłoby gitarka. Ja sobie tutaj chyba zapiszę i zrobię już żyćko lepsze. Umiejętności nie mamy, ale odpoczniemy sobie. Jak to się mówi, wszystko nam się zrespi, zresetuje. Dobra, panie. W tamtą stronę coś jest, jakieś drzwi. Otworzysz to? No i elegancki skrócik, ale jego na mapie chyba nie było, nie? Patrzcie, w ogóle tego tu nie ma na mapie. Dobra, gdzie my jesteśmy? A, okej, okay, czyli my sobie tutaj na wahadłowiec, to jest właśnie na wahadłowiec wyjście, ale my możemy jeszcze w drugą stronę pójść. Kurde. Jest to kuszące bardzo, żeby pójść jeszcze w tą stronę, wiecie? No dobra, spróbujmy sobie jeszcze tutaj. Ej, no zwolniłem to przecież. No dobrze. Obsaj, panie. No dobra, ciekawe gdzie się... A, okej, dobra, wszystko jasne. Dobra, wszystko jasne. To jest po prostu zejście w tą stronę. No dobra, wszystko jasne. Czyli nieopłacalne. Znaczy pewnie kiedyś jak będziemy tu chcieli schodzić, to będzie spoko, no ale na ten moment... Jedziesz, winda? Jedziesz. No dobra, dobrze, sprawdziliśmy to. Przynajmniej nam się tutaj, przynajmniej zapamiętamy na przyszłość. To jedziemy do góry normalnie na luz. Dobra, dobrze było to sobie sprawdzić, ten zjazd akurat. Przynajmniej nam się tutaj
Ciekawe, zastanawiam się, jak oni te koła w ogóle pomontowali zębate tutaj w tym lodzie. Nie chcę chyba nawet wiedzieć, jak oni to zrobili. Chociaż patrząc, jak ta technologia jest rozwinięta, w sensie statki kosmiczne i budowa Gwiazdy Śmierci, no to myślę, że takie zębatki w lodzie to nie problem dla nich. Dobra, wyjechał? Jeszcze nie? Otwieraj. Dobra, jest otworzone. Spoko, tyle życia, to tam akceptuję tą stratę. Co tam, BD? A, co znalazłeś? Coś tu znalazłeś. Podwójny miecz świetny? Nie, pałka szturmowca. Okej, szturmowiec zwiadowca. Coś ty zrobił, panie. Ale skoczył, dziadosko. Patrzcie, no jakie to jest czasami, ta kamera jest czasami, praca kamery w tej grze. Ech, dobra, trudno. Już widzimy nasz samolocik. Ej, ale co to stoi koło naszego samolotu? Tego tu wcześniej nie było, panowie. Panowie i panie, jeśli jakieś panie oglądają. To on, niech ruszy tutaj swój typ. Już idę. Ty, co to jest? To będzie groźne? ATST? O, ale to ma życia. Okej. Okay. Dobra, on jakieś bomby w ogóle rzuca pod siebie. Oj, granatnik. Panie, ile ty masz życia? Czekajcie, bo on bombę rzucił. Dobra, czego on siebie nie rani? Powiedzcie mi. Dawaj, dawaj. Ła, jakaś bombka tu była, nie zauważyłem, że leciała. Ale dużo nam tego, wiecie? Te bomby nam trochę zabierają. Trzeba na nie uważać. Na jakieś jego granatniki też. Dobrze, mamy tą umiejętność, co odbijamy, nie? W locie. Także to jest akurat dla nas. Dawaj. Oj, nie tu. Dobra. Ej, spadł. Mógłbyś pomóc? Padłeś? Już mi lepiej. Ha, zginął. Dobra. Ej, ktoś z niego wyszedł jeszcze. I to taki wariat jeszcze tutaj chciał mnie zabić. No dobra. Jesteś tam? Nie mogę go przeskanować? Nie, nie mogę. I tego AT też nie mogę przeskanować. Ale jaki fajny, kurde. Szkoda, że u nas takich nie robią. Zamiast czołgów albo czegoś, nie? Przecież mogliby takie coś skonstruować, to nie jest chyba ciężko. Tylko no wiadomo, te nogi to są dosyć słabym punktem, by było jeden granatnik i pewnie by leżało to. No ale z drugiej strony zawsze to by troszkę chroniło bardziej człowieka, nie? Fajne, fajne naprawdę, trzeba by sobie zdjęcie zrobić przed nim. Mega. Coś tam na górze jest? Nie, dobra, lecimy sobie z tej planety. Gdzie my teraz polecimy? Dobra, gdzie jest tutaj wejście? Tutaj. Okej, okay, pora skończyć z tą planetą. Dobra robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec Menderca Zefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja władających mocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashyyyk. Kordowa znał się z Łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kashyyyk, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych Łukich. To szykujmy się do walki. O, czy my teraz będziemy na Kashyyyk lecieć? Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyje. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami, ale to nic nie dało.
Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trilli. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Kordowie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Tak. Podczas buntu w więzieniu. Była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic. No dobrze. Ja sobie jeszcze tutaj porozmawiam, co my tu mamy. Jeszcze mieliśmy chyba nasiono jakieś dla niego, albo dwa nasiona. Wszystko gra? Super. Korzystam z ciszy i spokoju. Okej. Okay. My mamy nasiona jeszcze dla niego. Z nią już sobie nie musimy, ale weźmy te nasiona, zasadźmy jeszcze. Gryś jest niezłym ogrodnikiem. No, no i fajnie. Jedno nasionko mieliśmy. Jędrzak królewski i strąkowiec krzelowy. Okej, okay, czyli dwa mamy. One sobie będą rosły na bieżąco. No to fajnie, fajnie. Dobrze, że to będzie rosło. Jeszcze tutaj zobaczymy, czy my tu mogliśmy miecz gdzieś. Czy my tu mogliśmy gdzieś miecz sobie na ten zrobić, że tak powiem. Tu mamy medytację, więc medytację sobie od razu odczynię. Dobra, i teraz jeszcze popatrzymy sobie na mieczyk nasz świetlny. Jak to wygląda wszystko. Kolor zostaje nadal ten sam. Tutaj chyba nie ma żadnych nowości. Nie patrzcie, no jakoś tak słabo tutaj obowiązek. O, to fajne, to sobie może bym dał. Szkoda, że to nic nie dodaje, nie? Po prostu takie... Ale ładnie, ładnie, ładnie. Ten obowiązek i determinacja, czy cały byśmy... A, kolory nam doszły, okej. Okay, czyli kolor mógłbyśmy sobie taki nawet zrobić złoty. O, ten jest fajny, ten też fajny. No, fajne te kolory, naprawdę niektóre. Tylko pytanko, bo tutaj można było... Okej, okay, tu można sobie różne wyglądy robić. No, no, może ten pierwszy, kurde, teraz byśmy sobie pochodzili. Albo taki krótki może, z samego obowiązku i determinacji wszystko byśmy sobie wzięli. No to też fajnie. A jest jakiś kolor z obowiązku i determinacji? Nie, chyba nie ma zablokowany i tutaj nie ma. Spoko, zostawmy sobie na razie taki krótszy troszeczkę. Niechaj będzie taki krótki. Dobrze, jedę zobaczyć, jakie planety nam się odblokowały, jakieś nowe. Bo my teraz pewnie będziemy musieli się udać na... Czeka nas bardzo długa podróż. Korvax? Bodajże? Nie trwałyby tak długo, gdyby było łatwo je znaleźć. Daj mi chwilę. Tak, popatrzmy na jaką planetkę. Kto ukrył zapasy na całym Bogano. Okej, okay, my jesteśmy... Warto by było po nie wrócić. No właśnie, na całe Bogano by pasowało wrócić. I teraz pytanko, czy my będziemy chcieli sobie wracać na Bogano? Wylecieć na kolejne planety. Słuchajcie, tu jest Bogano. Tu mamy lecenie, a ja bym chciał... Ja bym chciał przelecieć gdzieś indziej. Panie, my możemy gdzieś przelecieć indziej? Tutaj jeszcze mamy. Mamy planetę Dotomira. Kurde, też tutaj nic jeszcze nie było nas. Na Dotomirze nas nie było. Na Zefo właśnie jesteśmy. No i na Kashyyyk. Kurde, no wiecie co? Myślę, że polecimy sobie na Kashyyyk już normalnie. To Bogano sobie zrobimy, bo tu jakieś zasoby, zapasy, to wydaje mi się po prostu, że to jest, że trzeba bardziej jakoś sekrety sobie zbierać, skrzynie i tak dalej. Więc to bardziej byśmy sobie na live gdzieś jakiegoś zostawili. No dobra, polecimy sobie na Kashyyyk. Tutaj w ogóle można na Kashyyyk. Czy ja jestem teraz? No nie jestem na Kashyyyk, okej, okay, tutaj. Dobrze, ale to już w następnym odcineczku, także... Ja wam dziękuję.
Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że tutaj oglądaliście ze mną. Wyjdę sobie tylko, żeby nie było. Wyjdę sobie przed samolocik. Także dziękuję wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i spotkamy się w następnym odcineczku. Już na pewno na Kashyyyk będziemy lecieć. Także trzymajcie się i cześć, cześć.